ćwierć wieku temu, ponad ćwierć wieku temu, zaczęliśmy rempolić na instrumentach, jakie były tylko pod ręką. Marzeniem każdych młodych ludzi w wieku 15-16 lat jest założenie kapeli rockowej. I my niczym nie różniliśmy się od tego typu ludzi. Mając tyle lat, marzyliśmy o założeniu kapeli rockowej. Słuchaliśmy dużo muzyki. Wszyscy byliśmy fanami różnego rodzaju muzyki, zupełnie innej niż punk rock. I nieraz przy jakimś małym pijaństwie pomyśleliśmy o tym, żeby coś zrobić, założyć kapelę. I co doszło do skutku po pewnym czasie, to był rok 77. Tam następowały ciągłe zmiany w zespole. Na początku coś tam próbował Burek stukać, któremu to bardzo kiepsko szło. Pamiętam, przepił pieniążki, które z książeczki podjął gdzieś tam od rodziców, gdzieś mu rodzice dali na perkusję, to zniknął na parę dni, po czym się okazało, że już nie ma gotówki. No to Burek został usunięty, pojawił się koleś, który się nazywał Mirek Wesołkin, który był multiinstrumentalistą i naprawdę uczył nas grać na gitarach. W końcu gdzieś jakieś słuchy do nas doszły, że zaczął pojawiać się punk rock. My po słyszeniu kilku utworów stwierdziliśmy, że no ja przynajmniej stwierdziłem, że to jest tak prostacka muzyka, że aż wstyd grać. W szczególności mi się bębny nie podobały, bo to takie proste rytmy tam były, łupciach, łupciach, łupciach. Ale bardzo proste gitary były do grania, także mi to przypasiło. Pewnego pięknego dnia kolega ze szkoły, no bo znaliśmy się ze szkoły, z zawodówki, wlepnął do mnie do domu i zapytał, czy jest to prawdą. Jest to prawdą, że potrafię grać na bębnach, no bo tak się akurat składa, że pochodzę z rodziny, jak to się mówi, dziedzicznie obciążonej. Ojciec grał, matka też sobie tam radziła dobrze. Więc powiedziałem, że tak, że potrafię, że jaki to problem, nie? Musimy za bębny i zagrać, kurde. No i dobra, no i skoro tak jest, no to spróbujemy. No i okazało się nagle, ni stąd, ni zowąd, ku mojemu zdziwieniu, że faktycznie potrafię to robić. A zupełnie przypadkiem poznaliśmy się z Gienkiem, to się nazywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego. Gienek był stolarzem, ja byłem kierownikiem budowy. Dogadaliśmy się. Zaprosili mnie na jedną z prób, posłuchałem tego, co grają i doszedłem do wniosku, że no to jest coś zupełnie nowego. No i tak się zaczęło. Zaproponowałem im, że zorganizujemy koncert w świetlicy tego przedsiębiorstwa. Wtedy na terenie zakładu pracy więźniowie pracowali. No, a tam odrabiali swoje dobre i złe uczynki. No i myśmy właśnie na terenie tego zakładu pracy zrobili ten pierwszy koncert. No jak się okazało, no z miasta nie przyszło zbyt wiele ludzi, zbyt wiele osób, ale właśnie najliczniejszym gronem spośród słuchaczy, którzy nas wtedy słuchali, właśnie byli ci więźniowie, którzy tam pracowali po południu i tam ten klawisz za przeproszeniem ich tam przeprowadził. Jednostka wszakże serem jest, ty kurwa jesteś niczym.
W latach 70. to raczej tam się nie odbywały jakieś trasy, to były spontaniczne jakieś wypady gdzieś, jakieś małe imprezy. Dopiero w 80. roku, kiedy to nas zaprosił niejaki Amok, jeden z organizatorów pierwszego festiwalu, ogólnopolskiego festiwalu zespołów rockowych Nowej Fali w Kołobrzegu, to oczywiście dzięki Kazikowi Staszewskiemu, z którym znaliśmy się już wcześniej, który mu przekazał, że istnieje taka i taka kapela, grają taką i taką muzykę. No i gościu zjawił się, zaprosił nas na imprezę, był na próbie, stwierdził, że kapela się nadaje. Przyjechaliśmy, zagraliśmy, było zajebiście. Kołobrzeg no był imprezą całkowicie, tak mi się dzisiaj wydaje, improwizowaną. Na pewno z jakimś wielkim trudem zrobioną, zorganizowaną. Myślę o pozwoleniach, cenzurze i tak dalej, i tak dalej. My byliśmy po spotkaniach z SB, więc wiedzieliśmy, że ta impreza będzie w jakiś sposób monitorowana, jak to się dzisiaj fajnie mówi. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli anioła stróża. Pamiętam, że wtedy nam zaproponowano nagranie płyty, wyjazd za granicę do, jak dobrze pamiętam, chyba do Austrii. Tylko że kłopot polegał na tym, że oprócz nas miała pojechać jeszcze jedna kapela, z którą nie za bardzo. Raczej rubieliśmy się i dlatego, no nie wiem. No prawdopodobnie dlatego doszliśmy do wniosku, że nie pojedziemy. No i tak się potem sprawy potoczyły, jak się potoczyły, nie? Muzycznie, aby być na topie, aby znać muzykę punk rockową, musieliśmy znaleźć źródło, dążyliśmy do tego, żeby znaleźć źródło, gdzie można było dostać płyty, nagrania punk rockowe, które znaleźliśmy tylko w pojedynczych utworach z jakiegoś radia, no mało polskiego. Basista Plaster wraz z Bohunem napisali list do Wolnej Europy z prośbą o nadawanie utworów w ogóle Nowej Fali. Nie, ogólnie jak punk rock, Nowa Fala. Podali to ten list przez ciotkę Plastra, która wyjeżdżała do Grecji czy gdzieś do Kanady, już nie pamiętam. Bo oczywiście z Polski nie można było takiego listu wysłać. Zaraz by zaginął. Jeszcze kłopoty by były. Po czym list dotarł bodajże po miesiącu i już Wolna Europa, pamiętam, nadała pierwszą audycję, dedykując ją dla słuchaczy z Bieszczad. No to Esbecja w Krośnie już wiedziała, dla kogo to jest dedykacja, no i zaczęli się tym interesować. Punk jako taki, no było nam to pojęcie obce, bo ono nie pochodziło, jak to się mówi, z naszych czasów i z naszej czasoprzestrzeni, nie? Prawda? Przecież żyliśmy wtedy w kraju miodem i mlekiem płynącym i w ogóle jakakolwiek, chodzi o to, że po prostu wiodło nam się dobrze i jakikolwiek bunt i tak dalej, to było niewskazane, a wręcz karygodne. No i Plaster musiał się meldować chyba raz czy dwa razy w tygodniu, już dokładnie nie pamiętam, w Krośnie, na Esbecji. I go tam przesłuchiwali, a że jest dobry mieszacz, dobrze miesza w głowach, to tam im kit taki narzędził, że do dzisiaj chyba chorują. Po czym go próbowali zwerbować, żeby donosił im. Nie, 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 on wcale nie przegrał. Nie, 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 on jest bohaterem twym. Nie, 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 on po prostu nie chce. Nie, 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 na swych rękach widzieć krwi. Nie, 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 on nigdy nie przegra. Nie.
WRB to jest Wolna Republika Bieszczad. Właśnie się znajdujemy na terenie. Pięknie jest. Organizację założył Bohun, były wokalista zespołu od pierwszego składu. Do organizacji należało około 40 osób. W ruch szły maczety, łańcuchy. To znaczy maczety szły na harcerskie jakieś tam plansze, znaki drogowe, które ustawiali, blokowali drogi nam w Wuszczykach. Srali, pierdzieli, śmieci zostawiali po krzaczorach. No to, taka jest prawda o tych harcerzach. Potrafili nam w Wuszczykach jedną z gór zeszpecić, budując takie potężne plansze na wysokość jakichś 2,5 metra, a długości co najmniej gdzieś koło 150 metrów. No jak to wygląda? Bieszczadzka operacja, Bieszczady 40, coś tam wiesz. No to przecież to jest katastrofa. Szpeci nam czerwono-biały jakiś ten sztandar, kurwa, z dykty na górze. No to atak przypuściliśmy, no i na drugi dzień już tego nie było. I te wszystkie znaki porozpieprzaliśmy. Czasami harcerz jakiś łańcuchem dostał pod dupie, bo po klombach nam chodzą po parku, chodzili po parku, ścieżki wydreptali nam po parkach. No syf robili, po prostu syf. Pamiętam, jak dostałem wezwanie do wojska, no i tu się dopiero zaczęło, nie? Kapela była, że tak powiem, w pełnym rozkwicie, no, dosyć dobrze nam szło i tu nagle się okazało, że tu tak ma bilet, nie? Wiesz, chłopcy beze mnie sobie nie mogli poradzić, ja bez nich też. Pamiętam takiego kumpla Ptysia, który próbował mi siekierą nogę odciąć, kurde, żebym tylko do wojska nie poszedł. No ale niestety, kurde, nie udało się, nie trafił, rozbił lustro. No i pojechałem do tego wojska. Akurat miałem takiego pecha, no i szczęście, że trafiłem do jednostki wojskowej w Elblągu. To był pułk pod nazwą Pierwszy Warszawski Pułk Czołgów Średnich imienia bohaterów Westerplatte, na podstawie którego nakręcono film 4 Pancerni i pies Szarik. W ogóle w tamtych czasach, jeżeli chodzi o wojsko, to myślę, że każdy człowiek, który należał do jakiegoś ruchu, czy tam hippies, czy panczur, to miał przejebane. Przede wszystkim oni wszystko wiedzieli już o cywilnych rzeczach, jeszcze jak człowiek był cywilem. Co człowiek robił w swoim życiu, wszystko wiedzieli. Na moim przykładzie było tak, że przez miesiąc pierwszy, jak byłem w armii, nie dostawałem ani jednego listu, a dopiero po jakimś miesiącu dostałem około 30 listów, kartek pocztowych, wszystko mi przecenzurowali. Na dodatek polityczny mnie wezwał do siebie i poprosił o wyjęcie wszystkiego, co posiadam w kieszeniach. A miałem między innymi notę z telefonami, adresami, wszystkie kontakty miałem przy sobie.
No i oczywiście skasowali mi ten notes. Polityczny stwierdził, znasz adres do domu, do matki? Znam. To ci wystarczy. Zabrali mi wszystko, co miałem. Wszystkie kontakty, jakie miałem, wszystko mi zabrali. I hasełko padło. My wiemy, co wy, obywatelu, robiliście w cywilu. A gówno wiedzieli. Doszliśmy do wniosku, że najwyższa pora, żeby to wszystko, co KSU robi, tą jakąś ich muzykę przenieść na jakiś trwały nośnik, to wtedy była jedna rzecz. No, musi to być dobra państwowa wytwórnia, więc i wcześniej nagranie oczywiście, w jakim studiu nagrań. Pojawiły się już pierwsze prywatne studia nagrań. Pierwszym takim tutaj na Podkarpaciu było studio RSC Wiśniowskiego i pojechałem do niego porozmawiać na ten temat, czy jest w ogóle taka możliwość. Ludzi tam było mnóstwo w tej całej firmie, więc Andrzej, żeby móc spokojnie porozmawiać, zaproponował, że zrobimy to w ubikacji normalnie. Co do naszych tekstów, to z cenzurą nie tylko myśmy mieli problemy, wszystkie kapele, no, nawet przypuszczam, że i Krzysztof Krawczyk miał problemy z cenzurą, bo nieważne co śpiewał, ale musiał oddać teksty do cenzury. Wszyscy w tym kraju oddawali teksty do cenzury. No, nasze nie przechodziły, ale to można różnie to ująć, bo na przykład była cenzura, myśmy mieli najbliższą cenzurę w Krośnie, gdzie były tak tępe mózgi, że po prostu tekstów nie rozumieli. Bo oni nam blokowali teksty, które naprawdę były grzeczne, a te takie, które wdawały w dupę komunie, to przechodziło, widocznie tekstów nie rozumieli. Jeżeli w Krośnie przechodziły teksty, to się jechało do Warszawy, a tam wszystko przechodziło. Praktycznie rzecz biorąc, cztery utwory z tej płyty pojawiły się na trójkowej liście przebojów i zajęły tam dość wysokie miejsca. Także był to niewątpliwie jakiś sukces, a najistotniejszą rzeczą jest to, że wtedy ta płyta miała cenę detaliczną z góry ustaloną. 90 chyba gienek, no nie wiem, czy pamięta, czy nie, ale gdzieś tak koło tych pieniędzy. To nie pokrywało niczego, także to nawet naszego wyjazdu tam do Pronitu, do Pionek. Więc kupiliśmy tam jako zespół, jako firma 1000 płyt. I włożyliśmy do każdej z tych płyt plakat KSU, wydany zresztą własnym sumptem. Na plakacie były autografy zespołu i wtedy mogliśmy sprzedać to za 500 zł. I właśnie ta sprzedaż tej płyty, tych 1000 płyt, pokryła nam wszystkie koszty, bo to, że zespół sprzedał ponad 100 tysięcy płyt, to nie miało żadnego przełożenia na pieniądze. Trafiam 10 środka pali, wieczór pieliszczy, nie każdy patrzy w moją stronę.
nagraniu drugiej płyty, a pierwsza zresztą była promowana przez AIE, Agencję Impresaryjną Aktorów z Warszawy, która naprawdę rzeczywiście zrobiła dobrą promocję pierwszej płyty, gdzie zespół w ogóle się na szerokie wody pokazał w kraju. Po czym oczywiście nagraliśmy drugą płytę Ustrzyki. AIE bardzo poważnie podeszła do promocji tej płyty, tylko że akurat wypadło to w sezonie letnim, gdzie perkusista z rodziną balował nad wodą w Teleśnicy, ja z prostytutkami siedziałem w zatwarnicy, balowałem, chlałem dzień w dzień, a Giorgio, basista, pojechał do Warszawy, bo dali nam cynk, że robimy teledysk. Wynajęli całą ekipę telewizyjną, cały wóz transmisyjny, czy co tam, nie wiem, jakąś masę rekwizytów na wypożyczali. No i George pojechał tam i powiedział im, że my jesteśmy w drodze, że dojedziemy. No. Zamiast powiedzieć, że nie złapał nas, że pijemy gdzieś tam, to nie uprzedził ich. Powiedział, że jedziemy. No niestety nie dojechaliśmy, po czym AIE nas olała i zespół zamilkł na kilkanaście lat w mediach. No moje środki do życia w tamtych latach to były organizacja dyskotek, z których żyłem w ogóle, tak szczerze mówiąc. Bo robiłem ich bardzo dużo i zawsze jakie takie dochody były z tego. Wycofałem się parę lat temu z tego wszystkiego, ale to po prostu życie mnie do tego zmusiło. Bo był taki układ, a nie inny. No wydaje mi się, że no na pewno o tym nie zapomnę. Ile razy słyszę, że gdzieś tam KSW gra jakiś koncert, czy po prostu słyszę utwór w telewizji, czy w radiu. Jakaś przychodzi taka nostalgia, nie? Za tymi dobrymi czasami, bo to były naprawdę dobre czasy. W tamtych czasach ogólnie na co dzień to szlajało się po knajpach. Miało się swoją ekipę. Od knajpy do knajpy i tak spędzaliśmy wieczory. Czasami jakieś laski, hotele i tak na okrągło. Picie, krycie, borsuczenie. Ale to było piękne. Starą cerkę pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sam dosypia nas. To właśnie moje Bieszczady. No w tej chwili wykończony jestem pijaństwem. Przesadzam troszeczkę z piciem, bo za często piję. Ale to po śmierci matki tak jakoś. Bardzo przeżyłem śmierć matki i to było niecałe 2 lata temu. Bo po prostu zostałem sam w chacie, a z matką żyłem 41 lat.
jestem ojcem, już w tej chwili dziadkiem, to jest cudowne. I żyję. No, jeżeli chodzi o moje dzieci, to na razie nie planuję ich mieć, bo nie jestem w stanie zapewnić im przyszłości, a co się w tym kraju wydarzy, nie wiemy. Na razie nas gnoją, okradają, także nie planuję, a niedługo już nie będę płodny prawdopodobnie. Jak tak dalej będzie. No, żarty żartami, ale... Nigdy o tym nie myślałem. A ideały? Ideały poszły w błoto, rozmieniły się na złoto. Kiedyś tak pięknie śpiewaliśmy, kurde, ale wydaje mi się, że wtedy nie zwracaliśmy na to uwagi, nie zdawaliśmy sobie do końca z tego sprawy, bo to był tylko tekst. No a w tej chwili, po przeżyciu tych paru lat, troszkę inaczej się na to wszystko patrzy. No nie bardzo widzę, bo jak tak dalej będę chlał, to już niedługo pociągnę. Ale na razie myślę, jeszcze tą nową płytę nagramy. Może jeszcze się uda z jedną. Może mi się uda z nałogu wycofać, z alkoholizmu. I może jeszcze pociągnę parę lat. Często rozważam, co jest warte me życie. Setka zgranych kawałków, miraż bycia na szczycie. W takich chwilach najczęściej ruszam gdzieś po łoniny. Tam zmęczony spinaczką człowiek staje się inny. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Uczesane przez wiatry, gołe szczyty połoni, proszą byś po nich poszedł, biesom czadą się skłonił. Z twarzą mokrą od deszczu, przeziębnięty, zmęczony, od złych rzeczy na dole, jesteś mgłą oddzielony. Na dole zostało wszystko to, co cię męczy.